Wyjdźmy z tego wiru kampanii wyborczej, bo gdzieś na świecie dzieją się rzeczy ponadczasowe. Przy telefonie dr Ewa Czaszkowska, historyk, dziennikarz, także biografistka, między innymi autorka biografii prymasa Wyszyńskiego. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry, trochę słabo słyszę. Przyznaję, mam nadzieję, że mnie słychać lepiej. Panią doktor słychać doskonale, a być może i mnie teraz słychać ciut lepiej. Dzwonimy do pani doktor, ponieważ pojawiła się informacja w Tygodniku Powszechnym, że w czerwcu w roku przyszłym odbędzie się beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego. No i jest potem rzecznik archidiecezji warszawskiej tą informację zdementował. Wiemy, że proces beatyfikacyjny się toczy. Tak, proces beatyfikacyjny się toczy. Co więcej, wiemy też, że 2 października odbędzie się posiedzenie biskupów i kardynałów, członków kongregacji do spraw kanonizacyjnych. I to wtedy pewnie, myślimy, zapadnie decyzja kongregacji. Decyzja to jeszcze nie znaczy, że to jest pewne, że będzie beatyfikacja, dlatego że potem przewodniczący kongregacji udaje się do papieża i to papież ostatecznie jakby podejmuje decyzję, to znaczy jest decyzja kongregacji, ale on jakby ją zatwierdza i potwierdza. Więc póki nie nastąpi to zatwierdzenie przez papieża, to naprawdę nie wiemy, czy będzie beatyfikacja, ale oczywiście wszyscy się tego spodziewają i ja mogę tutaj odesłać do wywiadu, jakiego bodajże 2 miesiące temu udzielił kardynał Kazimierz Nyczar, biskup Czerwi, prowadzi te beatyfikację, to znaczy prowadzi archidiecezja warszawska. I właśnie w tym wywiadzie powiedział, że byłby szczęśliwy, gdyby beatyfikacja kardynała prymasa Wyszyńskiego mogła się odbyć w rocznicę 10. beatyfikacji księdza Jerzego Popiełusza. Wiesz, że ta beatyfikacja odbyła się 6 czerwca 2010 roku. No więc tutaj tylko możemy się powoływać na to, co powiedział kardynał Nyczar w tym wywiadzie. Więc żadnych oczywiście jeszcze pewności nie ma, no bo nie ma ostatecznej decyzji, tak? Spodziewamy się tego, ale nie wiadomo, czy to na pewno nastąpi, bo wiemy, że ten proces toczy się długo i z różnymi tam zawirowaniami. O jakich zawirowaniach pani doktor myśli, czy już... To znaczy, przepraszam, że mówię o zawirowaniach, ale już nie raz ogłaszano w prasie, prawda? Ja sam mam przez lata, będąc dziennikarką, wiem jak to było, że już teraz bliżej beatyfikacji, prawda? Przecież kilka lat temu było ogłoszone uznanie heroiczności cnót, więc się spodziewaliśmy, że szybciej będzie uznanie cudu za sprawą prymasa Wyszyńskiego. No i to się odkładało, prawda, w czasie, więc to trudno mówić, że na pewno coś się stanie. Oczywiście ja też mam nadzieję, że rzeczywiście w przyszłym roku, w czerwcu przyszłego roku będzie beatyfikacja. Ale czy będzie na pewno? Póki nie będzie podpisu papieża pod decyzją kongregacji, to naprawdę wszystko się jeszcze może zdarzyć. Heroiczność cnót została potwierdzona, ale czy cud za wstawiennictwem także jest udokumentowany? Tak. No właśnie, 2 października odbędzie się posiedzenie biskupów, kardynałów, członków kongregacji kanonizacyjnych i ta decyzja, czy właśnie będzie uznany cud sprawą wstawiennictwa prymasa Stefana Wyszyńskiego, bo po uznaniu heroiczności cnót toczył się proces o uznanie cudu za wstawiennictwem prymasa Wyszyńskiego. Ten cud był uznany na poziomie diecezji, no i później się toczył właśnie, i się toczy jeszcze, bo nie jest proces zamknięty, toczy się jeszcze właśnie w Watykanie, na poziomie Watykanu. Pani zdaniem, jako biografistki księdza prymasa, kardynał Wyszyński na to, żeby być wyniesionym na ołtarze, zasługuje? No oczywiście, że zasługuje, jestem o tym przekonana, no ale to moje przekonanie to też nie jest tutaj decydujące czy wiążące, bo tutaj rzeczywiście był proces prowadzony przez lata i została wykazana w tym długim procesie heroiczność cnót prymasa Wyszyńskiego. No i uznany został przynajmniej na pierwszym etapie cud za jego wstawiennictwem, no czyli te dwa warunki jak zostały spełnione. Rzeczywiście, ja przepraszam, że tak troszeczkę może mówię chaotycznie, ale ja po prostu, jak pan wie i państwo, może to powiem, stoję na ulicy i troszeczkę mi trudno mówić. Oczywiście trudno jest mówić też o prymasie w kontekście beatyfikacji, z jakiego powodu? Dlatego, że najczęściej mówi się o prymasie w kontekście tego przywództwa, prawda, kościoła w okresie komunizmu. W kontekście czysto politycznym niekiedy.
Tak, często politycznym właśnie, tego przywództwa, tego, że był liderem Kościoła w tak trudnych czasach i rzeczywiście przeprowadził Kościół, ale i naród przez ten niezwykle trudny czas dla Polski, nie tylko dla Kościoła, ale dla Polski. Ale w tym właśnie, jakim on był liderem Kościoła, jakim był interreksem w tym czasie, też się przejawiały jego wszystkie cnoty chrześcijańskie, które są brane w procesie pod uwagę, w procesie beatyfikacyjnym, bo on nie jest beatyfikowany za to, że właśnie był tym przywódcą, nawet politycznym, nazwijmy, ale był rzeczywiście chrześcijaninem, który w sposób heroiczny wszystkie cnoty chrześcijańskie realizował właśnie w codziennym, niezwykle trudnym życiu. Bo to było niezwykle trudne życie, podejmowanie niezwykle trudnych decyzji i życie właśnie z tymi cnotami chrześcijańskimi, miłości, wiary, nadziei, roztropności, odwagi i tak dalej. W tym czasie było niezwykle trudne. To było wiele konfliktów na różnych poziomach, niezwykle trudnych decyzji. I on naprawdę musiał być niezwykle, no właśnie, i rozważny, i odważny w tych swoich decyzjach, a jednocześnie no, kierować się miłością, miłosierdziem i tak dalej. I trzeba było przede wszystkim wykazać te jego cechy w tym ponad 30-letnim prymasowstwie, ale oczywiście w znacznie dłuższym, bo w całym 80-letnim życiu. Więc rzeczywiście no, kongregacja, jak rozumiem, podejmując decyzję i uznając heroiczność cud prymasa Wyszyńskiego, patrzyła właśnie na jego przede wszystkim cnoty. Ja mogę powiedzieć, że pomagałam w tym procesie w ostatnim końcowej części pracy nad biografią prymasa Wyszyńskiego, bo to jest pozycja się składa w części historycznej, części teologicznej. I w tej części historycznej życiorysu też trzeba było oczywiście zwracać uwagę na te właśnie, nie tylko na fakty, prawda, i życie samo, ale również i na pewne właśnie cnoty, ale oczywiście to była rola teologów, wykazanie, że właśnie w całym swoim życiu kierował się właśnie tymi cnotami. Gdzieś... No a cud, to wiemy, że już kilka, tak? To proszę dokończyć. A cud? A cud, jak wiemy, był uznany już kilka lat temu na poziomie diecezji. Diecezji szczecińskiej. Tu chodziło o uzdrowienie z nowotworu wówczas 19-letniej, a dzisiaj pewnie blisko 60-letniej zakonnicy, wówczas nowicjuszki, która zachorowała na nowotwór i nowotwór tarczycy, który zagrażał jej życiu. Lekarze odmówili przeprowadzenia operacji zbyt skomplikowanej, zagrażającej właśnie również grożącej jej życiu. Do tego doszły kolejne komplikacje. Kobieta się dusiła i właśnie wtedy zaczęły się modlić za wstawiennictwem prymasa Stefana Wyszyńskiego, siostry zakonne z jej zgromadzenia właśnie o uzdrowienie. I rzeczywiście ten cud uzdrowienia nastąpił w sposób nagły, niespodziewany. Pani zakonnica żyje do dzisiaj i oczywiście nie było żadnego nawrotu choroby. Także ten cud został uznany, oczywiście uznanie uzdrowienia w dzisiejszych czasach, kiedy medycyna jest tak rozwinięta, jest niezwykle trudne wykazanie, że to było nie tylko ingerencja medyczna, ale ingerencja właśnie związana z nadprzyrodzona, po prostu ingerencja nadprzyrodzona, też trudno dzisiaj wykazać, szczególnie kiedy chorób nowotworowych, ale tutaj zostało zastosowane i teraz właśnie 2 października czyta, że ostatecznie kongregacja zatwierdzi, a to wszystko wskazuje. Kilka minut temu w jakimś włoskim miasteczku przy którejś ulicy zabił dzwon kościelny i on wyznaczył kres naszej rozmowy. Doktor Ewa Czaczkowska, historyk, dziennikarka, biografistka, była gościem Popołudnia Wnet. Dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję serdecznie, do widzenia. No, do widzenia pani doktor. Do zobaczenia w Polsce i bezpiecznego powrotu do ojczyzny życzymy.